Wyjeżdżamy z miasta Halong i jedziemy do stolicy Wietnamu, Hanoi. Na razie jedziemy drogą w pobliżu zatoki, po której niedawno pływaliśmy, dlatego na tle niesamowitych skał wynurzających się z wody migają nam ciągle wąskie i długie domki charakterystyczne dla krajobrazu wietnamskich miast. Te, które stoją w grupie, wyglądają nawet ładnie, ale już wolno stojące to zupełne nieporozumienie. Są jakby przestrogą dla wszystkich polityków o odpowiedzialności za nieprzemyślane przepisy, w tym wypadku podatkowe, które na trwale kształtują architektoniczny wizerunek kraju w oczach świata. Z Halong do Hanoi jest nieco ponad 140 km, a po drodze planujemy jeden mały postój w wiosce Dong Trieu, wiosce wytwórców wyrobów ceramicznych. Ponieważ w Wietnamie jeździ się dość wolno, sam przejazd 140 km zajmie nam na pewno ponad 3 godziny, więc jeden postój na pewno dobrze nam zrobi. Jesteśmy w jednym z wiodących zakładów z olbrzymim własnym sklepem, w którym oprócz ceramiki oferuje się tekstylia, obrazy i meble pokrywane warstwami laki, jedwabną garderobę, pamiątki i tym podobne przedmioty. Nasza wizyta tu jest jedną z serii wizyt komercyjnych, która oprócz celu poznawczego ma za zadanie nakłonienie nas do zakupu wytwarzanego, a może raczej oferowanego tu towaru. Jednak bez względu na to, co mieli na myśli organizatorzy tej wizyty, bez wątpienia jest tu co oglądać. Ceny w takich sklepach są zwykle znacznie wyższe niż w innych sklepach, ale to już taka uroda sklepów z wyższej półki. Niekoniecznie trzeba w nich kupować, ale z pewnością warto wyrobić sobie opinię o towarze i potem ewentualnie szukać podobnego w innych sklepach, ale już o znacznie niższych cenach. Jesteśmy tu dość późno, bo warsztaty wytwarzające ceramikę są zamknięte, a cała obsługa sklepu poszła do domu z wyjątkiem kilku osób czekających na nasz przyjazd. Tu wyszedł właściwy cel naszej wizyty. Nie muszą wszystkiego zobaczyć, ale niech coś kupią. Mieliśmy tu być znacznie wcześniej, ale późniejsze wypłynięcie na Zatokę Halong zaciążyło na realizacji reszty programu dnia. Chodzimy więc po sklepie, oglądamy, filmujemy i fotografujemy, choć tego nie wolno robić, przynajmniej tak głoszą napisy na ścianach sklepu. Nikt nie zwraca na to uwagi. Pewnie osoby tu pracujące są nie mniej zmęczone od nas, a ich szefowie są już w domu, więc po co się narażać klientom? Nawiasem mówiąc, w Wietnamie w większości zakładów praca trwa 12 godzin z 15-minutową przerwą. Jak widać, socjalizm ma tu nieco inne oblicze jak ten europejski znany nam z lat po 1945. Taka polityka gospodarcza daje już rezultaty. Wietnam uznawany jest za gospodarczego tygrysa Indochin. To bardzo podobna polityka do polityki prowadzonej przez północnego sąsiada Wietnamu, przez Chiny. Wracając do podkreślanego w doktrynie socjalistycznej wyzysku klasy robotniczej przez kapitalistów, to z pewnością każdy kapitalista chciałby, by mógł w swoim zakładzie wprowadzić taki długi dzień pracy i takie płace, jak tu w Socjalistycznej Republice Wietnamu. A teraz, zostawiając politykę i gospodarkę, rozkoszujmy się pięknem tego, co oferuje nam sklep galeria wioski Dong Trieu. A to już Hanoi i nasz hotel.
Nasz Senwang Hotel ma wewnątrz tyle miejsca, ile może mieć każdy widziany po drodze do Hanoi wąski i długi domek. Przedłużenie wejścia holu to stołówka. Mieści się tu jeden rząd czteroosobowych stolików pod jedną ścianą, które po posiłkach wracają do funkcji stolików holu. Pod drugą ścianą na czas posiłków obsługa rozstawia wzdłuż wąski szwedzki stół. Po środku pomiędzy nimi jest wąskie przejście, akurat na dwie osoby. Pokoje w Senwang nie mogą być inne niż hol na dole. Ich wymiary to na około 3,5 na 3,5 metra i są bez okien. Elektroniczne sterowanie klimatyzacją i światłami przy drzwiach wejściowych, ładne stylowe mebelki ze śliczną porcelaną na półkach, którą można kupić, jeśli się spodoba, bo przy każdym eksponacie jest cena. Telewizor na ścianie, mała łazienka z wanną i prysznicem, telefon i duże, wygodne łóżko. Lodówka i choć wszystko niby ładne i wygodne, to czujemy się tu tak trochę jak w klatce lub w domku dla lalek. Dobrze, że śpimy tu tylko dwie noce, a dnie spędzamy poza pokojem. Nasz hotel Senwang, czyli po polsku Złapsen, nadaje się faktycznie tylko do przespania. I nie daj Boże trafić tu, mając klaustrofobię. Po przespanej nocy w hotelu Senwang wyszliśmy na ulicę Hanoi, aby zobaczyć, jaka jest pogoda, bo w pokoju nie ma przecież okna. Mamy zresztą kilka godzin wolnego czasu, zatem ruszymy w miasto. Ranek jest chłodny, pogoda zupełnie taka jak wczoraj w Halong. Ulice Hanoi wydają nam się podobne do siebie. Chodniki dzielą miejsce pomiędzy zaparkowane tysiące motorowerów, a setki minigar kuchni przenoszonych na bambusowych, naramiennych nosidłach przez ich właścicielki. To spore obciążenie i kiedy patrzy się na raczej drobne wietnamki poruszające się ze swoim dobytkiem żwawym, rytmicznym krokiem i balansujące obciążeniem na tyle zgrabnie, by nic nie spadło i by nie potrąciło innych przechodniów, to wydaje się, że jest to bajecznie łatwe. Mieliśmy jednak okazję spróbować tego zajęcia z niewielkim obciążeniem. To nie jest takie proste. Hanoi to przede wszystkim małe sklepiki obok siebie z różnym asortymentem, duży ruch na ulicach, mniejszy na chodnikach i prawie żaden w sklepach. Trzeba bardzo, ale to bardzo uważać, aby nie zabłądzić tu jak w lesie. Idąc ulicami, staramy się zapamiętać, na którym skrzyżowaniu skręciliśmy i w którą stronę. To dość dobra metoda, choć zdarzyło nam się, że będąc kilkadziesiąt metrów od naszego Senwang Hotel, byliśmy przeświadczeni, że coś pokręciliśmy i że mamy problem. Hanoi leży na prawym brzegu Czerwonej Rzeki i jest to drugie co do wielkości po mieście Ho Chi Minh, miasto Wietnamu. Jest to polityczne, ekonomiczne i kulturalne centrum kraju. Mieszka tu ponad 4 miliony ludzi. Początki miasta wiążą się z cytadelą Koloa, która powstała ponad 200 lat przed naszą erą. W ciągu swojego istnienia miasto nosiło wiele nazw. Tong Bin, Long Do, Dai La, Tang Long, Dong Quan i Dong Kim. Najdłużej używaną z tych wymienionych nazw, biorąc również pod uwagę tą obecną, była nazwa Tang Long, czyli zlatujący smok. W 1010 roku po raz pierwszy Hanoi zostało stolicą Wietnamu.
Przez stulecia miasto wspaniale prosperowało, nawet gdy w 1802 roku dynastia Nguyen przeniosła stolicę do Hue. Szczególny rozkwit nastąpił po wkroczeniu do Hanoi Francuzów. Wraz z końcem francuskiej kolonizacji w 1954 roku miasto ponownie ogłoszone zostało stolicą kraju. Metropolia może pochwalić się tysiącletnią historią, której liczne zabytki we współczesnym stanie zachowały się do czasów współczesnych. Niektóre z nich zwiedzimy. Byliśmy już też w najnowszym zabytku, mauzoleum Ho Chi Minha. Niestety nie ma tam możliwości robienia zdjęć, a tym bardziej filmowania. A wszystkie torby, plecaki należy zdeponować przed wejściem na teren mauzoleum. Mając przykre doświadczenia z innych wycieczek, nie braliśmy ze sobą żadnych bagaży i aparatów, aby potem nie przekonywać się, czy udało nam się je odebrać z depozytu, czy po prostu zaginęły. A czas wtedy ucieka i trzeba iść dalej, zapominając o tym, co się straciło. Opiekunowie depozytu doskonale o tym wiedzą. Nie mamy zatem ani zdjęć, ani filmu z mauzoleum i tak naprawdę to nie ma czego żałować. Jest tam olbrzymia, może kilometrowa, dość szybko przesuwająca się kolejka, wielu pilnujących porządku i uciszających głośne rozmowy żołnierzy, a wewnątrz chłód pilnujący porządku i warty honorowe, a w prostokątnej niszy na katafalku leży poniżej przechodzącej kolejki Ho Chi Minh jak woskowa figura. Niektórzy twierdzą, że właśnie tak jest, ale czy to ma jakieś znaczenie? Licząca ponad 4 miliony ludność stolicy zdaje się być w ciągłym ruchu. Wystarczy spojrzeć na niekończący się potok motocykli, motorowerów, rowerów i samochodów na ulicach Hanoi. Zupełnie jak w ludzkim mrowisku, w którym każdy ma coś do wykonania, gdzieś się śpieszy i choć bez trudu można zauważyć niedostatki, a nawet biedę wśród otoczenia, to jak dotąd nie zauważyliśmy ani jednego ulicznego żebraka. Wietnamczycy gremialnie starają się wszelkimi sposobami zaradzić niedostatkom. Nie znaczy to, że nie ma tu naciągaczy, oszustów i złodziejaszków. Są, nam też się zdarzyło spotkać takich na ulicy. Ale gdzież ich nie ma? Ogólnie rzecz biorąc, to bardzo atrakcyjne miasto, a przewodnik Pascala umieścił nawet Hanoi na liście najbardziej atrakcyjnych miast świata. Powstaniem i dziejami miasta wiążą się liczne legendy. Według jednej z nich założenie Hanoi związane było z pojawieniem się smoka unoszącego się w stronę niebios. Stąd dawna nazwa stolicy Tang Long, czyli wzlatujący smok. Po stworzeniu cywilizacji w Dolinie Rzeki Czerwonej smok opadł do zatoki Halong, by tam zapaść w sen. Stąd nazwa zatoki opadający smok, czyli Halong. I stąd też smok stał się symbolem miasta, widocznym tu na każdym kroku. Wejdziemy do pokoju. Zobacz, jakie to piękne jest. Piękne. Bardzo ładne są tam pokoje. Thank you.
O, salonie. O. A tu podchodzi do nas jedna z ulicznych naciągaczek. Zaczynała dość sympatycznie, oferując owoce, potem wspólne zdjęcia, a potem zaczęła się lista niekończących się finansowych żądań. Trudno było się z nią rozstać. Niedługo potem na ten sam numer w naszej obecności naciągnęła kolejnego turystę i w krótkim czasie zarobiła znacznie więcej, niż by sprzedała wszystkie swoje owoce.